spadła. Panie Radku, pan piłkę zrzucił. No żeś pan napierdolił teraz, jak ja do kibla. Idź pan. To nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. O. Jesteśmy w Gniewkowie, Unia Gniewkowo. Kontra. Wrocławia, Wrocławek. Będzie to Liga Czwarta. A dzisiaj w ogóle jest otwarcie nowej trybuny w Gniewkowie. Dlatego tu się pojawiliśmy. Unia Gniewkowo! Jak się podoba? Spożywałby? Można by. Może nie dzisiaj, ale można by. Jak będzie zadaszona, to dopiero by była konsumpcja. No panie, tutaj można byłoby spirytus zwalić szklankami. Nowa trybuna i od razu rodzinna atmosfera. Szanowni kibice, jeszcze raz apeluję, proszę, o bardziej kulturalny gościn. No, pojawił się jakiś miejscowy, więc teraz spodziewamy się jakichś anegdotek o Gniewkowie. Pan powie, co ostatnio pana rozbawiło w mieście? Dajcie się zastanowić, tak pod presją to wiecie. Nie jestem stand-uper. Pod presją to i nawet się wysrać nie idzie dobrze. Dziękuję panie Adrianie, że pan tę krępującą ciszę przerwał. O kur! Gniewkowie jakąś rocznicę ostatnio miało, tak? 750. rocznicę nadania praw miejskich w zeszłym roku. No. Czyli mamy i z tej okazji wyprodukowano jakieś piwo, nie? Tak, tak. Oczywiście mamy tutaj Gniewkowski Browar Domowy Krojcok, pan Tomek. Jest! O kur! Znalazł jakąś średniowieczną recepturę i coś takiego uszył. Bardzo smaczny zresztą. Mi się właśnie przypomniało, że odbyła się już oficjalna degustacja jakieś tegoż napoju jakieś pół roku temu. Ale zobaczmy, jak to przebiegało. Teraz historyczne Albece rewizje z okazji 750 lat Gniewkowa. No to musi podejść. Koncentracja, żyjemy! O, to jest dobre. Nie, ma chłopak smykałkę, ostatnio nawet... No pan ambasador tak... też ma smykałkę. Gość się zna. O, może tak. To jest taki certyfikat. Może kończysz karierę, już większego komplementu nie usłyszę. Po takiej recenzji to ambasador powinien zostać chyba honorowym ambasadorem marki Gniewkowa. Gniewkowa nawet całego. Twarzą Gniewkowa. Jest tam pan burmistrz, zaraz możemy iść porozmawiać. Jaki nakład tego? 4 skrzynki. No i do przerwy 0-0. Kapitalne zawody, nie? Tak. Adrian poszedł na łowy w przerwie. Fajna dziewczyna w okularach tych słonecznych po tamtej stronie ulicy w domu stała w szaliku Unii. Wyczułem romans. Jak? Świetnie poszło, dlatego wrócił. Ale potem się schowała, jak mnie zobaczyła. No, druga połowa też zaczęła się obiecująco dość. Wchodzi facet do sklepu, babka mówi, pan to chyba jest motocyklistą. Facet tak się zdziwił, no przecież go nie zna, nie? A skąd pani wie? Ona na to, bo pański motor stoi pod sklepem. Bardzo kurwa śmieszna. Bardzo dobry dowcip. Mógłbyś go powtórzyć? Powtórz, może za drugim razem będzie jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy? Nie wiem, nie może być jeszcze lepszy. Już jest najlepszy. Ależ to było meczycho. Dziękujemy piłkarzom obu drużyn za wysiłek włożony w ten mecz. Naprawdę kapitalne spotkanie 0-0. Czy w piłce nożnej chodzi o bramki? Chodzi o emocje. O tego, a bramki to chuj. W meczu dwa jajca, a pod filmikiem dwie reklamy. Standardowo Forbetu i internetowej gry piłkarskiej Football Team. Jak ktoś tam zerknie, to byłby wdzięczny. I już mnie nie ma. Idziemy coś jeść? A co, głodny jesteś? No to smacznego. Bon voyage.